No zobaczymy, jak zachęta się poprawi, się zrekompensuje, bo to wiecie, są straszne rzeczy. Monument. Chodź tu. No. Idź. No. Socjologię, witamy. Witamy Łapciucha. Tu jest ten taki kolejarz. Może być nawet i po studiach wyższych, ale jako kolejarz, że proszę Państwa, w katolickiej Polsce kolejarz w okularach jest. O, ciebie, kolejarza! On nie rozumie, że myśmy jako ta nasza firma Elhof Art wybraliśmy kolejarza jako głównego łapciucha w Warszawie. Państwo zobaczą. Dużo tego jest, dużo. Tam Wrocław, a tu Kraków. Tam Wrocław, a tu Kraków. Słuchaj, będzie zespół grał, tak, ale, i będzie bawić. Ale ona się powinna cieszyć, że tam rodowity. Ale kto? Kto się powinien cieszyć? Kto? No to Krakowianka, bo w Krakowie jest pochowany. Tam był Wrocław, a tu Kraków. No ja kto wiem. Lepszy? Kto lepszy? Ale ona mówi, że jej się Kraków zbrzydzi, a to tak samo jak mi Warszawie pokój. Warszawa specjalnie tak gada, specjalnie tak gada. Będzie wielka popijawa. Na dole będzie zespół grał, czy ty mnie słyszysz? Ale na bankiet ktoś będzie kartki rozdawał. Nie znasz tradycji, jak będzie grał zespół na dole, tam będzie, jak to? A nie wiadomo. A nie wiadomo. Nie rozumie tradycji. Proszę Państwa, dużo mamy różnych obcych ludzi w Warszawie. Dużo mamy obcych ludzi w Warszawie. Czyli Cygano, Rumunów. Oni nie rozumieją, że jeżeli będzie zespół grał, to będzie przez jakiś czas grał. Jeżeli będzie grał na dole, no to na dole będzie ten szampan, prawda? No i co to Państwo zobaczą? No, prawosławny Maciuszka. Nie, to tutaj dla katolickiej Warszawy, proszę Państwa, to jest niezrozumiałe, bo Warszawa jest ziewająca nad Biblią katolicka. A prawosławni to nie żywają, proszę Państwa. O czym my tu mówimy? Państwo zobaczą, Warszawa tutaj jest, Mazowsze. No cześć Ewangelik, ty jesteś Ewangelikiem, ja ciebie doceniam. Jak będzie zespół grał, to ty się trzymaj i na dole będzie bankiet. No to ja widzę, tam już nalewają. No, wino, a Rumunka ten, ta Ira nie rozumie tego. Ale jedzenia tam nie będzie. Nie będzie, tylko będzie wino, żebyś się upił. Bo ojciec Rydzyk, którego ty nie lubisz, bo ty jesteś Ewangelia, powiedział w Radiu Maryja w nocy, Polska upijana, dupa pijana sprzedana. Powiedział? No tak mówią, no to przecież. Ja byłem na obronie pracy doktorskiej Rydzyka. Nie tak? Wiem, że on ma doktora. Gdzie? No to ona w Bielanach była w tym. Kiedy filmie. Byłeś na obronie? No też chyba. Ale nie, to było dawno temu. No 30 lat temu. Ale doktora. No, podobało ci się? No to taki ciaciapkowaty. Ciaciapkowaty. No to tak, co w teologii można tak. Zamyśleć? Nie, on chyba z filozofii. Nie, ale ja go lubię, bo on jest ambitny człowiek na starość. W Ameryce jedna babka podali w telewizji, miała 105 lat, skończyła studia, dlatego że jej rodzina, że jej rodzice. A tu w Polsce, żeby tak 105-latka poszła na studia, to by ją wyśmiały dziady katolickie. Rozumiesz? No, ale mówię, jego ta praca... Alicja, witamy cię, kochani. Taka byle jaka. No, wiesz pan. A może jesteś Eleonora?
Może być, ona nie gardzi. Na Mysie jestem. Na Mysie dzisiaj? Tego szukam. Nie idź tam. Fotografia, pa, ja byłem. I co było? Jedną lampkę tego, szampana wypiłem, bo więcej nie tego. A o której? No to jest już. Pani po 19.20. Nie ma 18, nie kto. Byłem, 19. Tak. A, bo tam jest na drugim piętrze inna. Tam, nie, tam już nie będzie nic. Na drugim to nic nie było. Na trzecim było szampan na powitanie. Tylko na powitanie. To nie będzie. Dobrze, że byłeś. Powiedz, co tam było na myśli, no, szybko. Pap, fotografia papu, tych fotografii tak zwanych ocenzurowanych. Czyli tego, tak. Co państwo polskie niczego nie lubi. No a co było, co zapamiętałeś najbardziej, co było znienawidzone przez państwa polskie? Ale to nic nie było, teraz jest to samo, co było. Ale co szczególnie jednego, co było na cenzurze? Ale tu? Tam. No to tam pokazują, albo tego wycięli, bo tam się śmiało, tam czy no ty się poszedłeś tylko nażreć. Ale tam nic nie było do jedzenia. Dobra. Ja popatrzyłem na kiedy. Zdałeś egzamin. Bo teraz w Warszawie krytykują wszystko. Kogo krytykują? Wszyscy. Ale krytykują też, obecny czas, tak? No ja tak mówiłem. Ten jak to od ten pop, ten przed myślą, nie? Odsłania coś tam. Nie pop, bo tu nie ma popa. Nie, bo tylko katolickie. Pod myślą mówię. No. I tam ten dywan taki, nie? No. I ten co tam tego mówi, o co się mówi. Ja mówię, albo my tak. Złota niebieska, ty jesteś moja Maryjo. Cenzura była. Tak, to są, wiesz, dwie dziewice, one nie miały stosunku seksualnego. To są Maryje dziewice, one? Tak. Niebiesko-żółte, tak. O, to jest Amerykanki. Witamy z Ameryki. Paweł, słuchaj, będzie na schodach, tam gdzie ta zespół będzie grał, będzie normalnie. No, będziemy się stołować. A czemu na Mysie nie byłeś? Nie, ja myśmy pracuję. Też nie byli, ale byliśmy w Kordegardzie, ja słuchaj. Pracuję, tak, ja wiem, Pawełku, ty jesteś jakiś taki zapracowany, czy ty jesteś bardzo chciwy na pieniądze? Na co? Szybko wyspowiadaj mi się, szybko! No. Mopa bym chciał. Mopa chcesz kupić? Proszę państwa, jesteśmy w zachęcie. Jakie to ładne, Boż. Bo tam w Kordegardzie Wrocław się reklamuje, a tu Kraków. No. Alicja, ty jesteś z Krakowa, czy skąd? No. Bo tam w Kordegardzie, wiesz, Wrocław się reklamuje. Nie, bo Danka tam... No. Ale fajnie było. Myśmy tam byli. Była Danka i była ta Maryla. No. Odpowiadała mi. Tak? Nie? Opowiadała mi. No. Bo ona tam była. No wiem, mówiła mi. Wiem, jest tutaj. Tak? No. Szendowylska. Wszędzie łazi. O, ten pan wszędzie łazi. Patrz. Boż. Co to za wariat. Patrz. Co to jest? A co tu? No coś brakuje tym kaszlącym, bo chcieli katedrę katolicką wybudować, bo nie ma szpicu, wiesz, rozumiesz? No, niech się wystrają, niech się wypchają. Niech się wykopcą, niech się wyplują, niech się wyszczują. Alicja na dole już czeka wino rozlewane. I bardzo dobrze. Ale nic innego nie będzie. To co ty na to? Bardzo dobrze. Patrz, mam szlachciankę przy sobie. Alicja jest szlachcianką, powiedziała, że nie będzie jadła, nie będzie piła. No, bardzo dobrze. Alicja, a co ci ta kobieta przypomina w tych takich spodniach? No, piękne.
piękne. Piękne, ale ja tam jeszcze na foyer będzie. Witamy panią, witamy.